Cześć, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Kłamstw i Tajemnic. Mamy obecnie czwartek, jest prawie siódma. Tutaj nasz pieseczek już się obudził, musi iść się załatwić i najprawdopodobniej pójdzie teraz budzić swoją drugą panią. Obudzimy też sami niech wstaje. Ona musi sobie wziąć prysznic. Najpierw przyjdzie, może tutaj zrobi jakieś śniadanko. Zobaczymy, czy zdąży zrobić śniadanie, zanim Vivi wyjdzie do szkoły. Zrób jakieś czekoladowe naleśniki, porcja dla jednej osoby, dla rodziny, dobra. Zrobimy dla rodziny, chodź tutaj kochana. I ty miałaś wstać, czemu ty jeszcze śpisz? I ty jesteś bardzo głodna. Ciekawi mnie bardzo, czy zdążymy zjeść w domu, czy będziemy musieli jeść w szkole, bo ostatnio na tej stołówce, no po prostu kolejka jest taka, że... O, znowu widzę, że jest ekscytacja toaletą, tak więc miała przerwę jeden dzień, ale teraz znowu się ekscytuje. Dobra, nie wiem czy zdążymy, czy zdołamy na tej stołówce zjeść sobie jakieś śniadanie, bo tam rzeczywiście ta kolejka zawsze jest taka długa. No i coś mi tam źle działa ta stołówka, nie wiem. Więc postanowiłam tam w liceum właśnie poustawiać troszkę maszynek z jedzeniem. Zobaczymy, czy będzie mogła tego Vivi użyć, jeżeli tutaj nie zdąży zjeść. Dobra, o kurczę, jeszcze nas pszczoły zaatakowały. Chodź tutaj do środka, dziewczyno. Co ty tam robisz jeszcze? No chodźże tutaj. I jej brakuje zabawy. No wczoraj niby grała jeszcze przed spaniem wieczorem, ale ta zabawa zbytnio nie urosła. O, może zdążymy zjeść tutaj? Dobra, to weź sobie porcję i ty, kochana, też weź sobie porcję. Chociaż nie wiem, czy zdążymy. Mamy 5 minut, to chyba raczej nie zdążymy w 5 minut tego zjeść. No ale zobaczymy, może one sobie tutaj przez sekund 5 chociaż pogadają. Okej, no już musimy iść. No i dobra, no ale coś tam zjadła. No to idziemy z Vivi do liceum, tak więc Viviana idzie na lekcję. Okej, tak więc jesteśmy już pod liceum i jak widać, oczywiście jest tutaj nasz kolega z torbą na głowie. I co my tutaj mamy za nastrojniki? Jesteśmy bardzo nie swoje. I dlaczego? Bo co jest nie tak z tym simem? Odbycia blisko przerażającego sima. To dziwaczne zachowanie mnie przeraża. Ciekawe, który to jest ten przerażający sim. I tutaj mamy też urządlenie. Ja się zastanawiam, czemu Jose nigdy nie jest tutaj przed szkołą, tylko on gdzieś w środku jest. Jestem pewna, że on jest gdzieś w środku. No i oczywiście tutaj sobie siedzi. No i patrzcie, jaki pilny uczeń odrabia. Dobra, ale Nia też tutaj jest. Dobra, Nia też jest w środku. Nie mogę, patrzcie na to. Nathaniel. Nathaniel tutaj. Co ty wyprawiasz? Boże, co ci jest? Zażenowana. Czemu? Z powodu rozwoju piersi. Za duże, za małe? Tak czy inaczej, te nowe zmiany sprawiają, że Viviana jest bardzo zakłopotana. O kurczę bladę. Vivi, kochana. Mamy godzinę i 44 minuty do lekcji. Tak więc myślę, że zdążymy sobie tutaj jeszcze coś zjeść, bo ona jest bardzo głodna. Mamy tutaj jakąś maszynkę do jedzenia, tak więc możemy sobie jakieś snacki kupić. Tutaj w tej maszynce możemy sobie milkshake'a kupić, bo jak widać tutaj nawet pana tego, który sprzedaje, nie ma i jakoś nie mogę kliknąć na tą stołówkę, nie wiem czemu tak jest. No ale dobra, skoro tak, chodź tutaj Vivi, gdzie ty jesteś? Czy ty idziesz w końcu, czy nie? I co my tutaj mamy? Mamy tą maszynkę, moglibyśmy sobie coś tutaj kupić. I jeszcze ustawiłam tutaj tą maszynkę na lody, tak więc tutaj można sobie kupić lody. Z kolei z tej strony mamy automat do kupowania chipsów, tak więc tutaj możemy sobie chipsy kupić. Widzę, że Nia rozmyśla o Jose. Prawdopodobnie myśli o tym, ona się bardzo martwi o Vivi, bo one z Vivi są bardzo blisko i no i rzeczywiście, jak ona podeszła, tam sobie poszedł, no i rzeczywiście ona się o nią martwi, szczególnie po tym, co usłyszała od koleżanki. No ten sobie tutaj selfiaki szczela, gościu. Dobra, weź sobie jakiegoś snacka kup, nie wiem, co ty mogłabyś tutaj kupić? Pizzę, no raczej rano chyba pizzę nie. O, śniadanie może sobie kupić, świetnie. Kup sobie śniadanie. Co byś mogła kupić? Co my tutaj mamy takiego ciekawego? To jakieś śniadaniowe... To chyba jajka są. Nie wiem, tu jest brownie... O, nawet płatki są. Dobra, niech będzie to. No i chodź, usiądziesz sobie tutaj i będziesz jadła. Dobra, z kim my tutaj siedzimy? Chase. Czy my go poznaliśmy? Nie poznaliśmy go ostatnio, więc może będziemy mieli dzisiaj szansę go poznać. Jesteśmy w klasie znowu z Nathanielem, a Nia i Jose będą w innej klasie. Dobra, tak więc my tutaj czekamy już na lekcję. Zajrzymy sobie do drugiej klasy, kogo tutaj mamy. Dobra, Jose sobie usiadł w pierwszej ławce. Nie wiem. No nie wiem. A Nia jest tutaj. Świetnie, wszyscy na telefonach siedzą. O, to jeszcze jakiś spóźnialski przyszedł. Steven.
do pierwszej ławki musiał usiąść, a tutaj widzę, że jedna pierwsza ławka jest wolna, nikt nie chciał przyjść. Ojejku, ona jest strasznie zażenowana przez to właśnie, że rosną jej piersi. Tak więc jest zażenowana z tego powodu. Widzę, że pan Torba jest z nami w klasie. Wszyscy coś tam piszą, notują, lekcje odrabiają, a my nic nie możemy robić. Dobra, ona zasypia, nie wiem co jej jest. Boże, Vivi, oh, dziewczyno, musisz się trochę postarać, to jeszcze jacyś spóźnialscy uczniowie. Nie, no dziewczyno, co ty sobie... Ona przed nauczycielką przyszła, usiadła sobie na komputerze, nieźle. Ale nauczycielkę to nie obchodzi. Zachowuj się przyjaźnie wobec ucznia, świetnie. No to mamy przerwę, idziemy na przerwę, kochana. Idziemy na przerwę, może tym razem uda nam się coś zjeść. Weźmiemy sobie może paczkę chipsów. Kup sobie chipsy, chodź tutaj szybciutko. I będziemy się zachowywać przyjaźnie. Może Nia przyjdzie w trakcie przerwy też tutaj. Widzę, że tam niektórzy zostali w klasie. Okej, kupimy sobie chipsy serowe, najpyszniejsze jakie mogą być. Okej, mamy chipsy i zjedz. Przez 8 godzin będzie zakłopotana i niepewna z powodu rozwoju piersi, tak więc... Dobra, mamy się zachowywać przyjaźnie, to może się pozachowujemy przyjaźnie tutaj. Autoironiczny dowcip, niech będzie. Entuzjazmuj się posiłkiem, no. Powiedz, że takie dobre te chipsy są serowe. Musisz sobie kupić. Pan Torba, idź sobie stąd. Tak więc teraz już czuję się całkiem inaczej, super, to zażenowanie jej minęło. I teraz musimy się uczyć do sprawdzianu. Dobra, dokończ te chipsy, dziewczyno. Dokończ te chipsy i będziemy się uczyć do sprawdzianu. Ucz się do sprawdzianu. Boże. To jest ten entuzjazm z toalety, to jest to samo. Dobra, ucz się do sprawdzianu, dziewczyno. Twoje chipsy zostały... A, przesiadłaś się. Dobra, chipsy przeniesiemy tutaj, to może jak skończysz się uczyć, to jeszcze sobie coś zjesz. Bo w sumie... nie najadłaś się zbytnio i zabawy ci potrzeba. No, coś tam nam mówią. Dobra, przerwa obiadowa za godzinę i 50 minut. Jak się pouczymy, tutaj musimy mieć na maksa chyba, żeby jej ten dzień dobrze poszedł. Właśnie zastanawiam się, czemu dziewczyny wszystkie nie mają tych skarpetek, bo ja wszystkim dałam, bo mamy jesień, jest dosyć zimno i raczej bez rajtus i skarpetek te mundurki być nie powinny. No, ale widzę, że niektóre noszą, a niektóre nie. Nie wiem czemu. A my tak w ogóle mamy pryszcze. Ona chyba musi użyć jakiegoś specjalnego płynu, żeby jej te pryszcze zeszły, tak więc będziemy musieli to zrobić też. Dobra, trajkocz o ulubionym celebrycie. Nie trajkocz teraz. Weź dokończ tą naukę, bo zaraz się zacznie lekcja. Znowu wszyscy wyjdą i same zostaniemy w klasie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, mamy jeszcze godzinę czasu, tak więc możliwe, że wszyscy sobie poszli na przerwę. Czy my ciebie poznaliśmy już, gościu? O kurczę, to jest wilkołak. Przyjazne powitanie. Pomińmy, że to jest wilkołak. I on przyszedł tutaj do nas zagadać. Dobra, ona by bardzo chciała zetrzeć tablicę, tylko nie wiem, jak ja mam jej tą... Chcę dokończyć czytać książkę i znowu jest zawstydzona. Tym razem czemu? No i znowu z powodu tych piersi. Nie, nie chcemy iść. Dzisiaj też nie chcemy iść. Na razie jest za wcześnie na to. On z nami tutaj pogadał sobie i też idzie. To my sobie ozdobimy szafkę. Myślę, że sobie ozdobimy Mroczną Akademią. Dobra, chodź tutaj, kochana, żeby było wiadomo, że to jest twoja szafka. Będę pamiętała, że tutaj jest twoja szafka. Ona też ma kolor inny, więc super. Nie, zrzeknij się szafki, nie. Przeczytaj notatkę, odśwież się. No to odśwież się jeszcze potem. No i pójdziemy sobie do łazienki i umyjemy sobie twarz, może jakimś płynem, tak żeby te pryszcze nam zniknęły. Dobra, gdzie to jest? Odśwież się, podnieś się na duchu. O, jest! Użyj płynu do mycia twarzy. To powinno być to. To powinno nam pomóc chyba na te pryszcze. Dobra, potem mamy język obcy, mamy zajęcia z języka obcego. Okej, teraz powinny nam chyba zejść te pryszcze. Tak mi się wydaje, to był płyn. Dobra, zeszły nam, super. Dobra, elegancko. Teraz co my tutaj mamy? Zabawy nam bardzo brakuje, więc moglibyśmy w międzyczasie coś porobić, ale widzę, że szkoła opustoszała znowu. Czy na lekcjach się ktoś pojawi? Czy znowu będę sama? No jest ten pan siwy. Siwy pan czeka, jako nastolatek, udaje nastolatka. No i zobaczymy, czy ktoś jeszcze się pojawi, bo w sumie za 13 minut zaczyna się lekcja. I na razie nikogo tutaj nie widzę, oprócz nas i siwego pana w drugiej klasie. Raport z dnia. No i widzicie, już jest raport z dnia i nam się lekcja nie pojawiła. Druga znowu. I nie wiem, jakim cudem to się stało, bo jak zrobiłam sobie tutaj próbę, to ta lekcja była. No a pan dopiero idzie do stołówki. Viviana sprawiała dziś wrażenie trochę nieobecnej. Lepiej niech do przyszłego tygodnia popracuje nad koncentracją. No, wszystko staraliśmy się zrobić tak, jak być powinno i znowu nam nie tak poszło.
ale to dlatego, że ta druga lekcja po prostu nie działa. No nie wiem, czemu znowu nie działa, bo ja to próbowałam sobie. Zmieniłam moda na więcej uczniów i próbowałam sobie, było wszystko w porządku, druga lekcja się pojawiła, a teraz jak nagrywam, to druga lekcja znowu się nie pojawia. No dobra, okej, ponieważ ona jest w gazetce szkolnej, to bardzo bym chciała, żeby ona przeprowadzała wywiady z różnymi osobami. O kurczę, patrzcie na to. Mamy tutaj Jose, który sobie usiadł przy komputerze nauczycielki. Ciekawi mnie, co on będzie tu kombinował. Mamy naszą koleżankę Bonnie i jest tutaj Steven. I zastanawiam się, co oni będą tutaj robić przy tym komputerze. Może jakieś sobie oceny podopisują. Chodź tutaj, porozmawiasz sobie z Bonnie. Przeprowadzimy z nią wywiad. Przeprowadź wywiad z Bonnie. Okej. Okay. A dzień sportu jest, to dlatego oni tutaj przyszli, bo jest dzień sportu drużyny futbolowej. Właśnie się zaczął, okej. Czy mogę zadać kilka pytań? Zacznijmy od życia prywatnego. Porozmawiajmy może o rodzinie, przyjaciołach, znanych plotkach. No to porozmawiajmy sobie może o przyjaciołach. Idźmy do następnego pytania. Jeśli chodzi o szkołę lub pracę, proszę powiedzieć mi o sukcesach, porażkach, planach na przyszłość. Dobra. Okej. Tylko mogłabyś się do niej obrócić, jak ty ten wywiad przeprowadzasz, a nie tak tyłem. Okej, ostatnie pytanie. Proszę podzielić się jakimś interesującym faktem o swojej osobie. Dobra, no to powiedzmy sekrety. Chcemy poznać twoje Bonnie. Chcemy fajny, ciekawy artykuł napisać. Okej, niektóre odpowiedzi były nawet zabawne. No cóż, ogólnie nie jest źle. Jesteś w stanie przyciągnąć uwagę ludzi. Dobra, tak więc mamy już super materiał na jakiś dobry artykuł, który będziemy musieli napisać. Okej, całkiem niezły materiał. Możesz z tego napisać świetny artykuł. Super, podoba mi się to. A ty, Steven, co chcesz od nas? Też chcesz, żebyśmy z tobą przeprowadzili wywiad. My w sumie nie przywitaliśmy się z tobą jeszcze, tak więc przyjazne powitanie, nie poznaliśmy cię jeszcze. A ten gagatek dalej tutaj siedzi przed komputerem. Patrzcie, patrzcie, co on tutaj kombinuje? Ciekawi mnie to. Coś tam zrobił w tym komputerze. Dobra, ty sobie skorzystasz, pogadałaś już tutaj. Korzystaj. Zrób test czego? Zrób test świadomości płodności. Dobra. Na razie skorzystamy, tak więc idź, kochana. A zrobimy sobie ten test świadomości płodności. W sumie jeszcze tego nie robiłam. No i zobaczymy, czy nam jakaś informacja... O Boże, jak ona się cieszy. Znowu się cieszy, że siedzi na toalecie. Dobra, test świadomości płodności Viviana wykazał 65% szans na zajście w ciąży. Sprawdź informację o płodności Viviana przez telefon, korzystając z aplikacji Period Tracker. No dobra, o, jest Patryk. Patryk przyszedł sobie pozaglądać na cheerleaderki. Nie wiem, czy Viviana będzie z tego zadowolona. Okej, więc pogadamy sobie z Patrykiem. Chodź tutaj do Patryka. Rozmawiaj o małżeństwie. Rozmawiaj o ulubionym gatunku książki. Chodź. Porozmawiasz z nim. Patryk jest troszkę przygnębiony. No my tutaj zbytnio czasu dla niego nie mamy, tylko nie wychodzimy już razem nigdzie. Czasami na przerwach możemy z nim porozmawiać, ale tak to czasu dla niego ostatnio właśnie Vivi nie ma. Stąd Patryk nie jest na pewno z tego powodu zadowolony i na pewno jest mu jakoś tam przykro. Okej, więc myślę, że w takim bądź razie my sobie mykniemy już do domu, bo w sumie czasu nie mamy, musimy się uczyć i musimy odrabiać lekcje, tak więc mykamy do domu. Dobrze, tak więc wróciłyśmy sobie do domku, bardzo nam brakuje zabawy, jesteśmy mega głodne i musimy się wykąpać, tak więc weźmiemy sobie chyba tutaj jeszcze te ze śniadania, no głodna jesteś, tak. Te czekoladowe naleśniki, tak więc myślę, że skorzystamy z tego. Pogadajcie razem, ona w piżamce jeszcze. Opowiedz jakąś dramatyczną historię. Udziel porad dotyczących naprawiania. Pogadajcie sobie. Dziel się wskazówkami dotyczącymi kempingów. No dobra, podziel się pomysłami. O, pieska będziemy musieli wykąpać, bo jest bardzo brudny. Samantha czuje się, jakby ktoś przejął kontrolę nad jej życiem. Czy uda jej się wreszcie spełnić marzenia? A może ktoś, kto kontroluje jej życie, sprawi, by do tego nie doszło? O kurczę. No. Boże, co się stało? Oskar nauczył się siusiać na zewnątrz. Ta się wydarła. Jutro będziemy musieli koniecznie wziąć jakieś zlecenie, bo jak widzicie, mamy 493 simoleony tylko. Kupiłam już tą właśnie maszynę wielką do robienia napojów, tak więc będziemy jak najbardziej tutaj je robić, ale musimy zasadzić też jakieś roślinki, owoce, cokolwiek, chyba że pierwsze napoje zrobimy z kupnych. Gdzie wy idziecie? Ćwiczyć futbol, dziewczyny. No dobra, ale w sumie to jej na tym też zabawa urośnie. Znaczy nie tobie, tylko Vivi. No. O kurczę. Gdzie ty jej tą piłkę rzuciłaś? Wow, Vivi jest nawet... Vivi bardzo dobrze idzie. Zamów dowóz, okej. I myślę, że kupimy sobie produkty spożywcze i zamówimy sobie na przykład dwa ananasy. Za dużo nie możemy zamawiać, bo
Nie mamy zbyt wiele pieniążków. Dobra, awokado też sobie jedno zamówimy. Tak, żebyśmy mieli coś tam na zrobienie tych napojów, bo będziemy chcieli je też sprzedawać. A ty byś chciała sobie poszperać w śmietniku? Dobra, to nurkuj po składniki. Nurkuj po składniki. Pieseczku, ty jesteś brudny, trzeba cię wykąpać. No tak, ona jest fryganką, ona sobie lubi tutaj szperać w śmieciach. Tak więc jak najbardziej sobie poszperamy. Okej, Samantha jest fryganką. Fryganie stawiają na wolność, oszczędność i styl życia nieprodukujący odpadów. Dobra. Samantha znalazła coś w śmietniku. To czarujące grzyby w słoiku. Zajrzyj do jej wyposażenia. Okej, super. Ona co by chciała? Chce porozmawiać z Wianką, może jutro ją zaprosimy. I chciałaby zorganizować imprezę. No, jeszcze tego jej nie spełniliśmy, tak więc będzie musiała to jakąś imprezę zorganizować na pewno. A Bianka z pewnością by jej w tym pomogła. I może jeszcze jakieś towarzystwo tutaj by sprowadziła, to na pewno. O, to takie niedobre jest? No, znalazła się to w śmietniku, więc może to jest zepsute, kto wie. Jest pani z naszą dostawą, chodź tutaj przyjmij dostawę szybciutko, bo chcemy jeszcze jakiś napój, może dzisiaj zdążymy zrobić. Pani, jaki piękny wianuszek ma na głowie. Dobra. Dzień dobry pani, chcemy naszą... A czemu ty się tak boisz? Czemu ty przed nami uciekłaś? Daj napiwek, no dobra, daj napiwek pani. Ale ona ucieka. Nie wiem, czy ona przed nami ucieka? Czemu ona tak ucieka? Dobra, daj napiwek pani. Dobra, pani jest zadowolona. Dziękujemy za skorzystanie. Boże, czemu ona tak przed nami ucieka? Przecież nie jesteśmy tacy straszni. Dobrze, rozpakujemy sobie. Samantha włożyła wszystkie swoje produkty spożywcze do lodówki. To, czego nie trzeba wkładać do lodówki, trafiło do jej wyposażenia. Świetnie. Chodź tutaj i wrzuć składniki i spróbujemy zrobić chociaż jeden napój. Nie wiem, czy te napoje się powinno w lodówce trzymać, żeby one się nie popsuły, bo my będziemy chcieli je sprzedawać. Vivi będzie sprzedawała świeczki, jak zacznie je robić. Samantha będzie właśnie te napoje sprzedawała i tak będziemy też zarabiać. Maszynka się włączyła, niech to się robi. Ty nie odrobiłaś lekcji. Zabawę masz totalnie nieogarniętą i jesteś głodna i musisz odrobić lekcję. Szybko zajmij się lekcjami. Boże. Kolejna ekscytacja. Wszystko to, co my wyrzucamy do naszego śmietnika, będziemy poddawać recyklingowi. Bo my jesteśmy frygankami, tak więc jak najbardziej nie będziemy nic wyrzucać, będziemy z wszystkiego tutaj korzystać. Okej, praca domowa odrobiona, więc ty, kochana, zawołaj ją tutaj na jedzonko. Zawołaj na posiłek i zjedz i zawołaj Vivianę. Tak więc wykąpiemy Oskara, położymy się spać i będziemy się widzieć z samego ranka, gdy one już wstaną. Dobrze, tak więc mamy już kolejny dzień, jest piątek, 7 godzina. Vivi będzie musiała już wstawać, bo zaraz będzie szła do liceum. Tak więc, a ona już wstała, ona już sobie tutaj siedzi, się ekscytuje przed telewizorem. Dobra, ty sami też już wstaniesz, skorzystasz sobie szybciutko. Co tobie jest, jesteś spięta, bo ona niezrealizowane marzenia i usycha z miłości, bo ona jest romantyczką. Romantyczni Simowie czują potrzebę okazywania miłości i potrzebują, by także im ją okazywano. Więc ten pomysł Bianki, żeby ją zapisać na ten portal randkowy, może nie był złym pomysłem. Zobaczymy, jak się tutaj historia potoczy. Ona już się przebrała w swój mundurek i idzie do szkoły. Natomiast my się zajmujemy teraz sami. I myślę, że zaprosisz sobie Biankę do ciebie. Bianka już jest. No, cześć Bianka. Chodź tutaj i... zawołają do ciebie. No, ona już od razu sobie wejdzie do nas. Jak ona fajnie idzie. Chodź tutaj, pogadamy sobie razem. W międzyczasie... O Boże, jeszcze ją pszczoły zaatakowały, biedna. Chodź tutaj do niej i... usiądź na ziemi. Możemy usiąść na ziemi razem? Nie, to ona usiądzie. Dobra, zaproponuj szalony plan. Z przyjaznych chcielibyśmy ci wręczyć właśnie ten napój. Jakbyśmy mogli to zrobić? Entuzjazmuj się właśnie tym. Powiedz jej, że zaczęłaś właśnie te napoje robić i... bardzo się z tego cieszysz i teraz chciałabyś, żeby ona spróbowała i doradziła ci, jak smakuje. No i to będzie przyjazny prezent i damy jej nasz napój. Tylko żeby ona go spróbowała, jak my tutaj jesteśmy, ale pewnie tego nie zrobi. Zobaczymy. Może akurat się uda. No, Bianeczko, spróbuj. To dla mnie, tak, to dla ciebie. Spróbuj i powiesz nam, jak smakuje. Zadowolona jest, dobra. Chodź, kochana, zastosuj środek na roztocza. Dobra, i potem weźmiemy jeszcze miód i zbierzemy wosk pszczeli. I ten wosk damy do wyposażenia Vivi, tak żeby ona mogła świeczki robić. I tutaj kupimy sobie jakieś robaczki może. Hoduj robale, hoduj świerszcze, hoduj żuki, bombardiery, hoduj żuki. Dobra, myślę, że będziemy hodować... Niech będą świerszcze, dawaj. Co musimy... Dobra, pielęgnuj i wyczyść. Czyżby nasza Bianka zapisała się na studia? Bardzo możliwe. Chodź tutaj, kochana, i wyciągniesz sobie to piwo, które zrobiłaś. Nie wiem, czy Bianka ma ochotę wypić, ale my
wypijemy sobie. Musielibyśmy zrobić cały ten. Ale to chyba wtedy więcej owoców trzeba dać, tak mi się wydaje, żeby ich więcej wyszło. Pogadajcie sobie i powiedz jej. Opowiedz niewiarygodną historię. Tak więc sami na pewno ona się nie chce zgodzić na to, żeby właśnie Bianka ją zapisała na ten portal randkowy, ale znając Biankę, jestem pewna, że ona to zrobi i ona to zrobi po kryjomu, tak żeby sami nic o tym nie wiedziała. Tak, żeby ona po prostu sama się przekonała, że warto i jak ktoś do niej napisze, żeby po prostu sami zobaczyła, że tam można spotkać fajne osoby i w ten sposób właśnie sama się przekona, na własnej skórze powiedzmy, w taki sposób chce właśnie Bianka zadziałać. A widzimy też, że sami bardzo kogoś brakuje, bo ona jest romantyczką i tutaj no już wcześniej wychodziły jej nastrójniki, że usycha z miłości, że potrzebuje kogoś. Tak więc jak najbardziej trzeba jej kogoś znaleźć, żeby ona się nie czuła samotna. Dobra, więc ty kochana, pogadałaś sobie tutaj z Bianką. Pójdziemy zobaczyć jeszcze, czy mamy coś w śmietniku. Czy moglibyśmy... Dobra, moglibyśmy nurkować po składniki. To nurkuj po składniki, a potem nurkuj po okazję. Tak więc przestań gadać teraz. Dobra, do śmietnika odstrzeliliśmy się w taki strój, żeby zanurkować. Świetnie. I zobaczymy, co znajdziemy. Co nam się uda ciekawego w tym śmietniczku znaleźć. Skakuj. Nikt cię nie widzi, nie martw się. Vivi jest w szkole, tak więc możesz... Głupiec. Wskazówka dotycząca typu osobowości. Bianca Adeway wykazuje oznaki głupca. Simowie głupcy żyją dla chwili radości, humoru i głupoty. Często jednak są nieodpowiedzialni, tracąc czas na zabawę, zamiast skupiać się na swoich celach. No, myślę, że to bardzo, ale to bardzo pasuje właśnie do Bianki. Samantha znalazła coś w śmietniku. To smarć. Zajrzyj do jej wyposażenia. Okej. Okay. Odzyskana część robotyczna. No dobra. Więc teraz moglibyśmy może przyjść tutaj i poddać recyklingowi na przykład to i to. I tak zrobisz. Dobra, super. Poczekamy, aż Vivi wróci z liceum. Chciałabym, żeby ona chociaż jedną świeczkę zrobiła, bo chcemy tutaj już zacząć te napoje i świeczki robić, żebyśmy mogli pojechać gdzieś na jakiś targ i je sprzedać. Okej. Okay. Super. Bianka, ty już sobie idziesz? No dobra, widzę, że Bianka już sobie poszła. A ty, kochana, myślę, że przyjdziesz i weźmiesz jakieś zlecenie, bo musimy coś zarobić. Porozmawiamy sobie z klientem. Okej, okay. Możemy to zrobić, bo ja tutaj, nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie, bo wam nie pokazałam, ale dałam tutaj właśnie biurko i laptop dla Sami. Tą kasę, którą ostatnio zarobiliśmy, to po prostu tutaj wykorzystałam, kupując jej biurko do pokoju. I teraz ona sobie z tego biurka i z tego komputera, z tego laptopa skorzysta. Będzie mogła właśnie porozmawiać z klientem. No, Vivi już powinna za chwilkę być i będziemy pisać na blogu. O, śnieg zaczyna padać. Śnieg zaczyna pięknie sypać. Okej, czy Viviana powinna zaprosić koleżankę ze szkoły o imieniu Nia? Oczywiście. Oczywiście. Poprawa ocen! Viviana ciężko pracowała i teraz to świetna piątkowa uczennica liceum. Świetna robota. Super! No teraz to jest zgodne z fabułą, na pewno. Głodna jesteś dosyć. No i zabawa, jak zwykle zabawa do ogarnięcia. No i ona jest bardzo śpiąca. Dobra, Sami idzie. Sami, wiesz co? Weźmy tą lasagne. Otwórzmy, wyciągnijmy ją z lodówki. Nie będziesz teraz gotowała nic na obiad. Zjecie sobie razem lasagne, bo nie będziemy tego wyrzucać przecież. My tutaj nie wyrzucamy jedzenia. Zawołaj na posiłek i zjedz. Tak więc zawołaj. I może Nia przyjdzie z nami zjeść. Tak więc zawołamy ją również. Ona tak się stresowała właśnie tym wzrostem piersi. Opowiedz śmieszną historię, tak więc żeby ją troszkę rozluzować. Smutna jest, bo obawa przed niespełnieniem marzeń. O kurczę, Nia wpadła i będzie sobie jadła lasagne, tak więc niech ona sobie zje. Ty, kochana, wiesz co, może byście razem sobie odrobiły lekcje. Ja tutaj z was zrobię grupę. Tak w ogóle to musimy zacząć pisać też artykuły do gazetki szkolnej. Tak więc oprócz bloga będziemy zajmować się też artykułami. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Będziemy jak najwięcej wywiadów w trakcie lekcji przeprowadzać, aby mieć sporo materiału, żeby jakiś ciekawy artykuł skleić, taki, który zainteresuje wszystkich. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ona jest jakaś zdenerwowana. Możliwe, że ona wkurza się na nas za to, że
ją w jakimś tam sensie okłamujemy, bo ona czuje, że my ją okłamujemy, jeżeli chodzi o Jose. Ona czuje, że coś jest nie tak, bo widzi, ona nas dobrze zna, ona wie, ona jest naszą przyjaciółką, przyjaźnimy się od dzieciństwa i ona bardzo dobrze wie, co tak naprawdę się dzieje z Vivianą i ona to po prostu widzi, no bo jest jej koleżanką, jest jej najlepszą przyjaciółką, więc ona po prostu tego typu zachowania rozpoznaje, no i wie, jeżeli coś się święci, no i czuje, że tutaj jest coś pomiędzy nią a Jose, dlatego postanowiła właśnie jej powiedzieć to, czego się dowiedziała od tej znajomej. No ale jak widać, Viviana nie chce się do tego przyznać i to jeszcze bardziej nie denerwuje, że ona po prostu nie chce być z nią szczera, a tak prawdę mówiąc, to Viviana nie chce być z samą sobą szczera. Jose jednak chyba jej się podoba i ona po prostu tego nie umie do świadomości przyjąć, nie umie sobie z tym jakoś poradzić i wybrała taką metodę, że po prostu będzie to negowała i będzie udawała, że tak nie jest. Tak więc tak jak mówiłam, Nia możliwe, że właśnie z tego względu jest na nią trochę zła, bo spodziewała się, że skoro są przyjaciółkami, to Vivi jej się zwierzy z tego, co z nią się dzieje, z tego, jak ona całą tą sytuację widzi, ale Vivi tego nie zrobiła, wręcz nawet była lekko poddenerwowana, gdy Nia jej o tym powiedziała i powiedzmy, że Nię to bardzo zdenerwowało też, z tego względu, że Vivi właśnie nie jest z nią szczera. Okej, tak więc chodź tutaj i napiszemy jeszcze jakiś artykuł na bloga, no usiądź, czemu ty wstajesz, miałaś usiąść, gdzie ty idziesz, dziewczyno? I napiszemy chociaż jeden artykuł i potem pójdziesz spać. Blog ogólnie i napisz ogólny post osobisty. Dobra. Tak więc na dzisiaj już będę kończyć. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i do następnego. Pa, pa, cześć!